dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów. Weźcie sobie to naprawdę na moment wyobraźcie. 3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną, jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem zwykłym ludzkim. Poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Jest to wyzwanie na kolejne miesiące i na kolejne lata. Ruchy migracyjne będą się nasilać. Non avere paura imigranti. Imigranti siamo noi. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Dominika Pszczółkowska. Dzisiejszy odcinek Migrostacji będzie poświęcony tematowi, który jest mi szczególnie bliski, mianowicie tematowi polskich migracji do Irlandii i generalnie aktywności społecznej i politycznej polskich migrantek i migrantów. W studio są ze mną dr Weronika Glocnowak, socjolożka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj. Dzień dobry. Oraz profesor Magdalena Lesińska, politolożka, także z OBM. Witaj. Dzień dobry. Powiedziałam, że temat jest mi bliski, bo przez kilka ostatnich lat w projekcie Narodowego Centrum Nauki, którym kierowała Magda, badałyśmy, jak kształtuje się i jak zmienia aktywność społeczna, aktywność polityczna Polek i Polaków w Irlandii, także osób powracających z Irlandii. Irlandia jest tu szczególnie ciekawym przypadkiem, bo po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku wyemigrowało tam bardzo wiele osób z Polski. Irlandia stała się na kilka lat trzecim najpopularniejszym celem polskich migracji po Wielkiej Brytanii i po Niemczech. I w dodatku pojechały tam osoby młode, często wykształcone, które bardzo szybko zaczęły się organizować społecznie, a po części także politycznie. Owocem tych naszych badań jest między innymi książka, którą Państwu polecamy i o której opowiemy, pod tytułem Polacy w Irlandii. Transnarodowe społeczności w dobie migracji poakcesyjnych. Książka ukazała się już w wersji cyfrowej nakładem wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, a gdy Państwo będą słuchać tego podcastu, pewnie będzie już też w wersji papierowej. Ale zanim przejdziemy do Irlandii, to chciałabym zapytać moje rozmówczynie o kwestię wyjątkowo aktualną, czyli o wybory parlamentarne, które się właśnie odbyły, a w szczególności o głosowanie za granicą. Bo mam tu liczby. W 2019 roku za granicą zagłosowało 293 tysiące Polaków, a w tym roku było to prawie dwa razy więcej, 569 tysięcy. Na około 2,2 miliona Polaków, którzy według Głównego Urzędu Statystycznego są za granicą. Więc w niektórych krajach, takich jak Irlandia, czy takich jak Wielka Brytania, to było dwa razy więcej głosów niż 4 lata wcześniej. W innych krajach, na przykład w Niemczech, w Holandii, to było 3 razy więcej głosów. Więc moje pytanie jest takie, jak to interpretujecie? Dlaczego aż taka mobilizacja Polaków za granicą? Magda. Ja bym odpowiedziała w ten sposób, że właściwie dane wskazują na to, że bardzo podobny jest trend mobilizacyjny i wyborców w kraju, i wyborców za granicą. Jeżeli zwiększa się zainteresowanie polityką i zwiększa się liczba wyborców w kraju, zwiększa się też liczba wyborców za granicą, chociaż te wybory były faktycznie bardzo, powiedziałabym, nadzwyczajne, w sensie ogromnej mobilizacji wyborców za granicą. Ja bym powiedziała, że zadecydowały, myślę, że podobne czynniki jak w przypadku wyborców w Polsce. To znaczy polaryzacja przedwyborcza bardzo wysoka i ona zawsze sprzyja wyższej frekwencji. Poza tym takie profrekwencyjne akcje, które były bardzo widoczne również w internecie, to były chyba pierwsze wybory, które tak naprawdę kampania wyborcza toczyła się tak żywo w internecie. A jak wiadomo, dostęp do internetu ma się bez względu na miejsce zamieszkania. Poza tym to, co też pokazywały nasze wyniki badań wykonanej w Irlandii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, że tak naprawdę Polacy przede wszystkim interesują się sytuacją polityczną w Polsce, mniej interesują się sytuacją polityczną w kraju zamieszkania, co oznacza, że również ten potencjał mobilizacyjny w okresie wyborczym może być całkiem spory, chociaż wszyscy, nie ukrywam, byli zaskoczeni tak wielką liczbą osób, które za granicą zagłosowały. To, co wydaje mi się również ważne w kontekście, dlaczego tak wielu Polaków mieszkających za granicą, szczególnie w krajach europejskich, wziął udział w tych wyborach, to moje podejrzenia też są takie, że taka antyeuropejska, antyunijna retoryka PiSu też nie trafia do wyborców, do polskich migrantów, którzy tak naprawdę, szczególnie w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, doświadczyli chociażby wyjścia Wielkiej Brytanii właśnie z Unii Europejskiej, czyli de facto ta antyunijna, antyeuropejska retoryka też mogła zmobilizować te osoby do wzięcia udziału w wyborach i zagłosowania na partie, które jakby były proeuropejskie, prounijne.
No właśnie, to widać też w wynikach wyborów. Zdecydowanie za granicą, zresztą nie po raz pierwszy, wygrała opozycja, ale w niektórych krajach, na przykład w Holandii, PiS był piątą najpopularniejszą partią. Podobnie było w Irlandii, może nie piątą, była trzecią, bo przypomnijmy, że wybory w Irlandii, jakby preferencje wyborcze układały się w ten sposób, że Koalicja Obywatelska prawie przekroczyła 50%, bo dokładnie zdobyła 48% głosów w tym kraju. Nowa Lewica 13%, PiS na trzecim miejscu 13%, Trzecia Droga 12%, Konfederacja 10%, czyli de facto widać naprawdę, że wyborcy w tym kraju, mówię o Irlandii, naprawdę zagłosowali na partie właśnie najbardziej prounijne i prodemokratyczne. Weronika, zaskoczyło cię coś, jeśli chodzi o wybory za granicą? Zaskoczyła mnie mobilizacja ludzi, którzy postanowili sprzeciwić się jakby utrudnianiu proceduralnemu ich udziału w wyborach. Wcześniej była możliwość głosowania korespondencyjnie przez Polonię. Partia, która rządziła w ostatnich latach, jakby tą możliwość ucięła, więc ludzie z całego kraju, a niektóre z krajów, gdzie mieszkają Polacy, są bardzo rozległe, warto wymienić Norwegię na przykład, tak? Mają ogromną drogę do pokonania do punktu do głosowania. Do tego straszono imigrantów tym, że głosy z zagranicy, jeżeli nie będą policzone w 24 godziny, to będą zmarnowane i że kolejki będą tak duże, że to się nie uda, więc jakby próbowano storpedować to głosowanie w punktach zagranicznych, tak? Że będą to głosy zmarnowane, zmarnowany czas, ale ludzie nie dali się zniechęcić tymi informacjami. Tak, dodałabym jeszcze, i to jest chyba też bardzo ciekawe element tych wyborów, że w tych wyborach zagłosowały nie tylko, czy wzrost tych osób, które zagłosowały, nie był obserwowany tylko w tych krajach, powiedziałbym, nowej emigracji, czyli w krajach europejskich, ale również w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Kanada. A tam tak naprawdę nie obserwuje się już wzrostu populacji polskiej, w sensie polskich obywateli, którzy mogliby zagłosować, a de facto tam też te liczby wzrosły, więc de facto ta mobilizacja, to zainteresowanie udziałem w wyborach tak naprawdę nie ograniczały się tylko do krajów Unii Europejskiej, ale de facto do praktycznie całego świata. Zapytam, no jako adwokatka diabła, bo gdyby to się ziściło, to nie miałabym co robić, ale niektórzy uważają, że Polacy mieszkający za granicą nie powinni mieć prawa głosu, no bo nie żyją ze skutkami swojej decyzji. Co wy uważacie na ten temat? Może zanim odpowiem na to pytanie, to przytoczę takie główne argumenty, które są za i przeciw głosowaniu osobom, które mieszkają za granicą w wyborach krajowych. Oczywiście głównymi argumentami za są typowe argumenty prodemokratyczne, czyli że te osoby, które mają paszport, mają obywatelstwo, mają też prawa wyborcze. To jest jakby część, immanentna część praw obywatelskich. Poza tym, nawet jeżeli mieszkają za granicą, to również to nadal są częścią wspólnoty narodowej, wspólnoty politycznej. I nie powinni tracić tych praw politycznych, czyli de facto nie powinni tracić możliwości udziału w wyborach. Poza tym wydaje mi się, że w przypadku akurat Polaków argument dotyczący tego, że mimo wszystko część tych osób to są migranci czasowi, czyli tacy, którzy naprawdę myślą o tym, że wrócą do Polski, i budowanie relacji szczególnie z tymi osobami, które dopiero co wyjechały w postaci relacji takich tożsamościowych z krajem pochodzenia, ale również relacji dotyczących zaangażowania w to, co się dzieje w kraju pochodzenia, jest ważne, a możliwość udziału w wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czy referendów, dokładnie tego rodzaju związki tożsamościowe tworzy, więc wydaje się, że to jest też dla nich ważne. Oczywiście argumentami przeciw to są tego rodzaju głosy, że jeżeli ktoś nie płaci podatków, nie powinien głosować w danym kraju. Jeżeli ktoś nie podlega władzy, która w tym kraju jest, też nie powinien jej wybierać. Ale tak naprawdę dane pokazują, że większość krajów, ponad 40 krajów w Europie, jednak stosuje jakieś możliwości udziału swoich obywateli, którzy mieszkają za granicą, w wyborach krajowych. Oczywiście zakres tych praw jest różny. Chociażby w Irlandii takie prawo głosowania za granicą mają tylko i wyłącznie dyplomaci i osoby, na przykład wojskowi, którzy są wysyłani na placówki i sprawują jakby swoje obowiązki zawodowe za granicą i wtedy mają możliwość oddania głosu za granicą, ale wszyscy pozostali muszą niestety wrócić do Irlandii, jeżeli chcą głosować w wyborach w tym kraju. Również tryb głosowania jest różny, mówimy o trybie osobistym, trybie korespondencyjnym. Różne kraje także mają różne rozwiązania dotyczące jakby przeliczania głosów na mandaty. W przypadku polskim, jak państwo pewnie wiecie i również wy, że wszystkie głosy oddane za granicą są dołączane do jednego konkretnego okręgu wyborczego w Warszawie, ale też są inne rozwiązania. Na przykład mogą te być głosy dołączane do okręgu ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby przed wyjazdem za granicę. Takie rozwiązania stosują na przykład Węgrzy.
ale też jest możliwość utworzenia specjalnego okręgu wyborczego, gdzie głosują tylko osoby zamieszkałe za granicą, więc de facto wybierają swoją reprezentację parlamentarną w postaci czasami jednego, czasami dwóch parlamentarzystów, czasami do niższej, czasami do wyższej izby parlamentu. Takie rozwiązanie jest chociażby w Chorwacji, czy na Litwie, czy w Portugalii. Też takim ciekawym, wydaje mi się, wątkiem do dyskusji jest to, czy te osoby, które mieszkają za granicą, przez jaki czas powinny głosować, czy to prawo powinno na przykład wygaszać, jeżeli dana osoba mieszka za granicą na przykład powyżej 5, 10, 15, 20 lat. To jest ciekawy wątek i niektóre kraje faktycznie stosują takie rozwiązanie, że te prawa wyborcze mają tylko te osoby, które mieszkają za granicą przez krótki czas. Ja osobiście nie ukrywam, jestem za tym, żeby faktycznie te osoby, które mieszkają za granicą, miały możliwość uczestnictwa w wyborach. Nie ukrywam, że do mnie najbardziej przemawia tak naprawdę to rozwiązanie, które dotyczy specjalnego okręgu wyborczego. Czyli jeżeli już obywatele mieszkający za granicą mają prawa wyborcze, to powinni tak naprawdę mieć prawo również do tego, żeby swojego własnego przedstawiciela wybierać, który będzie reprezentował ich interesy w parlamencie, a niekoniecznie, żeby ich głosy dołączały się do danego okręgu wyborczego. No właśnie, tym bardziej, że tych głosów, jak tym razem widzieliśmy, było bardzo dużo, tak? To była około 1/3 głosów w Warszawie. Nawet więcej, to było prawie 50%, a tak naprawdę było powyżej 50%, jeżeli chodzi o wybory do Senatu. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę głosy za granicą mają bardzo duże znaczenie dla tego konkretnego okręgu wyborczego. Mówię o okręgu w wyborach i do Senatu, i do Sejmu. Weronika, jakie jest twoje zdanie? Jak to powinno być rozwiązane? Muszę przyznać, że wśród samych migrantów pojawia się ten głos. Żeby to tutaj wyjaśnić, to nie jest pomysł patriotów z kraju, że oto ci, którzy opuścili ojczyznę, powinni stracić to prawo. I sami migranci często patrzą na to w ten sposób. Już mnie to nie dotyczy, więc dlatego nie biorę udziału w wyborach. Z drugiej strony jednak należy popatrzeć na to, że przez kilkanaście lat, a może z zamiarem zamieszkania na stałe, są w nowym kraju i czy tam z kolei uzyskują możliwość brania udziału w tamtejszej wspólnocie politycznej, tak? Bo jeżeli tam nie mają prawa głosowania na parlamentarzystów czy partie tworzące rząd, który będzie kształtował warunki ich życia, no to w tym momencie odbierają sobie również prawo wpływu na politykę w kraju pochodzenia i jakby no nie mają swojej reprezentacji politycznej, więc pytanie, czy chcą z tego świadomie zrezygnować, a nie mają wpływu na politykę w miejscu, w którym żyją. No właśnie, ja bym dodała jeszcze jeden argument, który pojawia się często w badaniach naukowych o przestrzeni transnarodowej, w której funkcjonują migranci, to znaczy są aktywni społecznie, politycznie, na różne sposoby, w dwóch krajach jednocześnie. I to nie musi się wiązać z fizyczną obecnością. Czasami można być bardzo aktywnym i wpływać na rzeczywistość, chociażby polityczną, nie będąc w danym kraju, co nasze badania zresztą pokazały i o czym Państwu opowiemy. Więc pytanie w tym momencie, gdzie by przebiegała ta granica między osobą, która jest z Polską związana albo nie jest. Słuchacie podcastu Migrostacja, w którym poruszamy najważniejsze tematy dotyczące badań nad migracjami w Polsce i nie tylko. Pozostałe odcinki znajdziesz na Spotify, Apple Podcast i pozostałych platformach podcastowych. Dziękujemy, że jesteś. No dobrze, przejdźmy do uczestnictwa społecznego, politycznego Polaków w Irlandii, do naszej książki. Najpierw może zapytam Weronikę, bo ona była autorką rozdziału na ten temat, jak wygląda i jak się zmienia polska społeczność w Irlandii, jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o strukturę. Kiedy przystępowałyśmy do naszych badań, bo one gdzieś tam rodziły się w roku 2016-17, wyniki spisu powszechnego irlandzkiego prowadzone w tamtym okresie wskazywały na pewną stabilność. Liczba Polaków między 2011 a 2016 praktycznie się nie zmieniła. Tych obywateli Polski było 120 kilka tysięcy. Natomiast w trakcie, kiedy zajmowałyśmy się tym krajem, można było zaobserwować pewien spadek. Wszyscy eksperci, z którymi rozmawiali, zaznaczali, że jest wiele powodów, dla których Polacy będą wyjeżdżać, problemy z kosztami życia, z mieszkaniem. No więc z niecierpliwością czekałyśmy na wyniki spisu powszechnego, który Irlandia przeprowadziła w 2022. No i pierwsze wyniki były dramatyczne.
Wydawało się, że liczba Polaków w Irlandii spadła o ponad 1/4. Tych polskich obywateli spisano 93,5 tysiąca. Natomiast kiedy przyjrzymy się tym danym bliżej, to widać, że bardzo wzrosła liczba osób z podwójnym obywatelstwem, polskim, irlandzkim. I te osoby przestają być wymieniane przez irlandzkich statystyków wśród cudzoziemców, no bo są już obywatelami Irlandii. Kiedy doliczymy te osoby, które mają podwójne obywatelstwo, liczba osób posiadających polskie obywatelstwo w Irlandii to około 111 tysięcy. I patrząc w ten sposób, liczba Polaków spadła o około 20 tysięcy. Można powiedzieć, że prawdopodobnie tyle osób wyjechało z Irlandii. Nie wiemy, czy wróciły do Polski, czy pojechały do innych krajów. Natomiast ten aspekt naturalizacji jest bardzo ważny. To są osoby dorosłe, ale to są też przede wszystkim dzieci. 70% osób, które mają polskie i irlandzkie obywatelstwo, uzyskały je przez urodzenie w Irlandii. 8,5 tysiąca dzieci. Także jest to jakby pozorne znikanie ze statystyk, a w dużej mierze jest to większe wejście, integracja w Irlandię w postaci obywatelstwa. Czyli mamy już drugie pokolenie irlandzkiej Polonii, można powiedzieć. No dobrze, skoro ci ludzie już są tam zadomowieni, to jak wygląda ich aktywność polityczna? Najpierw może powiedzmy o tej aktywności, o której już mówiliśmy, że jednak jest intensywniejsza, czyli uczestnictwie w polskich wyborach. Jak to wyglądało wcześniej? Bo rozmawialiśmy o ostatnich wyborach, a jak to się kształtowało przez lato? Tak naprawdę liczba głosów oddanych w Irlandii przez polskich obywateli oczywiście wzrosła w wyborach od 2007 roku, kiedy faktycznie ta fala już tych migrantów do Irlandii dotarła, zadomowiła się i stamtąd głosowała. Wtedy to było nawet, w 2007 roku w wyborach parlamentarnych, to było 9% wszystkich głosów oddanych za granicą. To były głosy z Irlandii. To był rekord. W kolejnych wyborach ten udział polskich obywateli głosujących w Irlandii w całej puli głosów oddanych za granicą kształtował się mniej więcej między 3 a 5%. W tych ostatnich wyborach to było 4%. Ale tak naprawdę ta liczba też w tym roku była największa, bo zarejestrowało się do wyborów prawie 25 tysięcy, dokładnie 24,8 tysiąca wyborców w Irlandii. Zagłosowało 22 764 osoby dokładnie. To była największa liczba, szczególnie jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Ale jeżeli popatrzeć na to, jeżeli zrobić takie ćwiczenie i popatrzeć, ile mniej więcej oszacować liczbę pełnoletnich Polaków mieszkających w Irlandii na podstawie danych z 2022 roku, to mniej więcej to jest około 90 tysięcy osób. I w tym momencie wychodzi na to, że głosowało 26% jakby z tej puli osób. Czyli tak naprawdę powiedzmy, że co czwarty Polak mieszkający w Irlandii zagłosował w tych wyborach polskich, ostatnich parlamentarnych. Czy to dużo? To jest więcej niż było w ostatnich wyborach. Tam mniej więcej nasze szacunki to było około 20%, czyli co piąty. Ale tak naprawdę właśnie pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jest sporo, bo proszę zauważyć, że większość z tych osób faktycznie w Irlandii mieszka już naprawdę od dłuższego czasu, co oznacza, że ich zainteresowanie sytuacją społeczną, polityczną, jakby chęć wpływu na to, kto mną rządzi i mieć wpływ chociażby w przypadku udziału w wyborach samorządowych w Irlandii powinna być większa niż chęć udziału w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich w Polsce. Ale z drugiej strony to, o czym ty mówiłaś, Dominiko, kończąc jakby tą pierwszą część tutaj, to jest to, na ile faktycznie ludzie czują jeszcze związek z Polską i czują to, że chcą mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Wydaje mi się, że nadal chcą i zastanawiam się, czy to nie jest ta kwestia, że nadal ta część myśli o powrocie do Polski. Oczywiście perspektywa tego powrotu może być różna, ale tak naprawdę nadal chcą mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Też szczególnie, że większość z nich jednak ma bliską rodzinę w Polsce, więc też wydaje mi się, że nadal myślą o tym, że chcą mieć wpływ na to, kto rządzi w kraju, w którym ich rodzina mieszka. I też nasze badania pokazały, że nadal mimo wszystko większość jest zainteresowana sytuacją polityczną w Polsce, więc też jakby chcą korzystać ze swoich praw i chcą ją kształtować. Ale to, co też wspomniała Weronika o tym, że jest taka świadomość, wydaje mi się, że ta świadomość jest przede wszystkim w starszych pokoleniach, znaczy w osobach, które faktycznie długi czas już mieszkają za granicą, że dla nich ten argument, że jeżeli skoro już nie mieszkam w Polsce przez wiele lat, to już nie będę tak naprawdę wybierał władzy, która w kraju, w którym nie mieszkam, rządzi, faktycznie jest widoczna i to w naszych wywiadach, czy moich wcześniejszych wywiadach, szczególnie wśród Polonii amerykańskiej, ten argument był bardzo silnie podkreślany. I wydaje mi się, że bardzo mocny w przypadku osób, które mają podwójne obywatelstwo, że jeżeli już mam pełne prawo wyborcze, czyli wyboru i w wyborach parlamentarnych, na przykład prezydenckich, to już nie głosuję jakby i tu, że wybieram ten kraj, w którym jakby jest moje centrum życiowe i tam biorę udział w wyborach.
Właśnie, ale badałyśmy też zaangażowanie Polaków w politykę irlandzką i ono jest małe. To znaczy nie ma oficjalnych danych dotyczących tego, ile osób, jaki procent Polaków głosuje w wyborach lokalnych irlandzkich, bo w takich wyborach mają prawo głosu wszyscy niezależnie od obywatelstwa, ale wiemy, że to jest mniejsza część niż głosuje w wyborach polskich. Weronika, myślę, że powinnyśmy wyjaśnić słuchaczom, że procedura wyborcza w Irlandii są nieco inne. Trzeba aktywnie dopisać się do spisu wyborców i często Polacy już o tym nie wiedzą. A druga rzecz, którą w kontekście też wyborów lokalnych w Irlandii chciałabym na początku wyjaśnić, to to, że Polacy w Irlandii są bardzo rozproszeni. Geneza migracji była taka, że oni często mieszkali w małych miejscowościach, wsiach, w mniejszych jakichś miasteczkach, z których Irlandczycy wyjechali i tam były braki na rynku pracy, więc nie ma takiej koncentracji. Nie można mówić o jakimś jednym czy dwóch miastach czy dzielnicach, w których Polaków jest tak dużo, że tam ich głosy by przeważyły. Więc nie można się mobilizować w sensie wąskim, lokalnym wybranych społeczności. Tak, i to na pewno utrudniło życie kandydatom z Polski, bo już trzykrotnie odbyły się wybory lokalne od rozszerzenia Unii Europejskiej i startowali w nich polscy kandydaci. W pierwszych wyborach 9 osób, w drugich także 9 osób, w kolejnych w 2019 roku tylko 3 i żadna z tych osób, Polek, Polaków, nie została wybrana. Dlaczego nie zostali wybrani? No, po części dlatego, że nie mogli skorzystać właśnie z takiej mobilizacji polskiej społeczności. Ale przede wszystkim chyba były to takie pierwsze kroki w polityce i dopiero pozostanie w tej polityce i świadome budowanie kariery politycznej może doprowadzić do sukcesu w Irlandii, a właściwie do tej pory chyba nikt tego nie robi. Te osoby, które startowały w wyborach, zwykle startowały jednokrotnie, dwie osoby startowały dwa razy, ale no nie inwestując w tą kampanię w sensie finansów, w sensie czasu. Więc chyba można powiedzieć, że mimo, że Polacy byli dobrze widziani i wręcz zapraszani momentami przez partie do kandydowania i do świata polityki, to nie mamy Polaków, którzy są zaangażowani w irlandzką politykę i którzy chcą budować swoją karierę polityczną w tym kraju. To jest też kwestia rozpoznawalności publicznej. Jedna z kandydatek cudzoziemskich, która uzyskała mandat radnej w ostatnich wyborach lokalnych w Irlandii, była po prostu osobą znaną z telewizji. Występowała w programie Google Box, tego typu show, i stąd mogła być znana szerokiej publiczności, czyli swoją rozpoznawalność, swoją markę budowała nie przez kontakty w swojej własnej diasporze, tylko zupełnie inaczej, otwartymi kanałami jako osoba publiczna. Ja bym dodała do tego, co podkreśliła to, co powiedziała Weronika, że de facto bardzo trudno jest wygrać wybory samorządowe, chyba że jest się osobą bardzo rozpoznawalną i na pewno nie można jej wygrać tylko i wyłącznie licząc na głosy własnej grupy etnicznej, więc tak naprawdę też trzeba mieć jakiś program, jakieś hasła, które dadzą możliwość zagłosowania wyborcom, pozyskania poparcia wyborców spoza własnej grupy etnicznej. A poza tym wydaje mi się, że też warto podkreślić to, że mimo wszystko to życie polityczne w Irlandii, ale też w innych krajach jest mocno upartyjnione. To znaczy faktycznie, jeżeli ktoś nie ma know-how i nie jest rozpoznawalny i ma szansę wygrać jako kandydat niezależny, to bez poparcia partii, bez całej struktury partyjnej, bez know-how, który posiadają partie polityczne, naprawdę trudno jest te wybory, nawet na poziomie samorządowym, wygrać. A wydaje mi się, że Polacy mimo wszystko jeszcze takiego doświadczenia nie mieli. Ale myślę, że to jest kwestia czasu naprawdę, żebyśmy przy tak licznej grupie Polaków w Irlandii, żebyśmy w pewnym momencie nie doczekali się swojego reprezentanta we władzach samorządowych. Spróbujmy jakoś zgeneralizować, jeśli chodzi o to zaangażowanie Polaków, zaangażowanie polityczne, społeczne, no bo mówimy, że mało osób głosuje w wyborach. Jak to zaangażowanie wygląda, kto się angażuje i w jaki sposób? Myślę, że przede wszystkim trzeba na początku zaznaczyć, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o typach zaangażowania czy niezaangażowania, to musimy je podzielić na taką zaangażowanie w sferze publicznej i w sferze politycznej, bo to mimo wszystko zupełnie inaczej to wygląda. Czyli jeżeli mówimy o zaangażowaniu w sferze publicznej, to mówimy o takiej sferze, która nie jest sferą prywatną i rodzinną. Czyli mówimy o samym zaangażowaniu w jakieś sprawy, jak marsze, jak protesty,
zaangażowanie w tak zwany trzeci sektor, czyli w organizacje pozarządowe. I to też na różnym poziomie to może być członkostwo w takie organizacje, ale również to może być regularne wpłaty na dane inicjatywy czy na dane organizacje. To może być działanie w szkole własnego dziecka, w jakiejś grupie osiedlowej, w grupie hobbystycznej, wolontariat. I mówimy również o takim zaangażowaniu w sferze politycznej, czyli de facto to już bardziej sformalizowanej, kiedy to mówimy o udziale chociażby takim czynnym czy biernym w wyborach różnego typu, ale też w członkostwie w partii politycznej, czy jakimś aktywnym wolontariacie, na przykład w partii politycznej, czy w kampaniach wyborczych. Ale to też jest, wydaje się, dość powszechny trend, że ci, którzy byli zaangażowani, też wydaje mi się, że pokazały dokładnie nasze badania, ci, którzy byli zaangażowani, czy to w sferze politycznej, czy w sferze publicznej, w jakąkolwiek działalność, to te zaangażowanie też podtrzymywali w swoim nowym miejscu zamieszkania, chociażby w Irlandii. Ci, którzy nie byli zaangażowani w Polsce, nie wynieśli, że tak powiem, takiego doświadczenia czy takiej potrzeby bycia aktywnym, to tak naprawdę dużo mniej faktycznie się angażowali. Tak naprawdę to doświadczenie migracji niewiele w tym momencie w ich działalności zmieniło. Pamiętam, że staraliśmy się zrobić taki podział osób zaangażowanych, niezaangażowanych i tutaj wyklarowały nam się 5 czy 6 nawet takich typów osób, które się angażują albo się nie angażują. To byli działacze, czyli ci, którzy faktycznie byli aktywni i przed wyjazdem z Polski i też podtrzymywali tą swoją aktywność już mieszkając w Irlandii. To była druga grupa, nowi działacze, czyli zaczęli być aktywni już po przyjeździe do Irlandii. Jest taka trzecia grupa, która nam się jakoś wyklarowała w tych naszych badaniach, tak zwani dyżurni, którzy są zaangażowani, ale w niewielkim stopniu. Na przykład, jeżeli coś się wydarzy, a jest jakaś sprawa, wobec której chcą na przykład zaprotestować, czyli biorą udział w jakichś protestach czy marszach, bądź też biorą udział w wyborach, czyli tak naprawdę tylko od czasu do czasu. Jest duża grupa, która w naszym sondażu, to było, jak dobrze pamiętam, 41%, tak zwani zniechęceni, czyli tacy, którzy uważali, że nie lubią polityki, nie są zainteresowani polityką. Zwykle takie zachowanie zostało już wyniesione z Polski i podtrzymane jakby podczas swojego pobytu, swojego zamieszkania w Irlandii. I ostatnia grupa to są niepoinformowani, czyli takie osoby, które mówią o tym, że nie znają swoich praw, nie wiedzą, czy mogą głosować, czy nie mogą głosować. Więc oni są niezaangażowani właściwie tylko dlatego, że albo przynajmniej tak jest ich usprawiedliwienie, że nie mają takiej informacji, że w ogóle mogą to robić. No właśnie, to zaangażowanie chyba jest trochę też kwestią etapu życia i pokolenia. Tak, bo przez to zaangażowanie realizuje się z własne interesy, więc ważną kwestią dla młodych osób, które przyjechały do Irlandii, a następnie zaczęły tam zakładać rodziny, są szkoły. Inną grupą, której zaktywizowanie się udokumentowałyśmy, są młodzi seniorzy. Myślę, że to troszeczkę też na fali tego, co w Polsce się wydarzyło mniej więcej od 2013 roku. Aktywizacji osób starszych, powstawanie jakichś centrów dla nich, również w projektach realizowanych przez organizacje emigracyjne. Udało się zauważyć taki klub seniora i szerokie działania, w tym również, co ciekawe, działania dotyczące aktywności obywatelskiej, czyli uczenie się przez seniorów, a następnie rozpowszechnianie przez nich samych w swoich kręgach towarzyskich wiedzy o tym, jak głosować, jak wygląda procedura głosowania, wszystkie takie niuanse procedur wyborczych, które są inne niż w Polsce. Seniorzy tego się uczyli w organizacji polskiej w KORK i wykazywali też szereg różnych innych działań, także to, co interesuje daną grupę. Natomiast na pewno tym osobom, które są najbardziej zapracowane, poddane presji ekonomicznej, trudno znaleźć wolny czas i poświęcać go jeszcze na jakąś dodatkową działalność taką społeczną. Chyba można te nasze przemyślenia zgeneralizować w taki sposób, że duża część Polaków nie jest zaangażowana społecznie, politycznie, ale jednocześnie jest też spora grupa, która jest bardzo zaangażowana, tak? Bo tych organizacji różnego rodzaju, które w pewnym momencie się zrzeszyły w ramach Forum Polonia, takiej parasolowej organizacji, jest bardzo dużo. One istnieją nie tylko w Dublinie, ale w wielu innych miastach, miasteczkach. Na początku to były takie organizacje, nazwałabym to o profilu ogólnym, to znaczy pomagające Polakom w wielu czynnościach życia codziennego, w znalezieniu pracy, w sprawach urzędowych, ale potem te organizacje się trochę wyspecjalizowały i mamy
przeróżne organizacje. Weronika, mówiłaś o seniorach, ale nie wiem, są polscy biegacze, są organizacje skupione na pomocy psychologicznej, są, nie wiem, grupy wsparcia dla alkoholików, no bardzo szerokie spektrum tych organizacji, które zresztą też opisujemy w naszej książce. A takim szczególnym rodzajem organizacji są polskie szkoły, o których ty, Weronika, pisałaś, więc może powiesz nam nieco więcej, jak wygląda ta polska edukacja w Irlandii, jak to działa. Zainteresowałam się szkołami polskimi, polonijnymi, zaraz wyjaśnię może tutaj zróżnicowanie tych instytucji, jako właśnie działaniu wynikającemu z potrzeb samych migrantów, z potrzeb ich rodzin. Jak to ujęła jedna z osób, z którymi rozmawiałam, no po prostu dziecko osiągnęło wiek szkolny, w domu mama nie dawała rady sama uczyć go języka, potrzebna była szkoła, trzeba było to dziecko gdzieś wysłać. Nie ma szkoły? Trzeba szkołę stworzyć. To jest sposób myślenia osób, które właśnie mają tę skłonność i ten zwyczaj aktywizmu we krwi i wyniesiony jeszcze z Polski. Więc te szkoły zaczęły powstawać wtedy, kiedy zaczął się masowy napływ Polaków do Irlandii, a liczba dzieci no, rosła jak na drożdżach. Pierwsze działania miały miejsce w Dublinie i dość szybko przypisano je do ambasady. Taką formą tradycyjną edukacji polskiej za granicą są szkoły, obecnie nazywane szkołami polskimi, natomiast wcześniej nazywały się to szkolnym punktem konsultacyjnym przy ambasadzie. I ta forma jest bardzo wspierana przez polskie państwo. Nauczyciele, którzy pracują w takich szkołach polskich, podlegają normalnej ścieżce awansu. Jak w oświacie w Polsce, ta nauka jest finansowana przez ministerstwo, więc jest niemalże bezpłatna dla rodziców. Mówię niemalże, dlatego że na niektóre koszty zajęć dodatkowych, jakichś działań uatrakcyjniających tę ofertę, są zbierane składki przypominające nasze polskie składki na Radę Rodziców. Natomiast zasadniczo działalność szkoły jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji z Polski. I ze względu na to, jak wielu Polaków przyjechało z dziećmi, bądź ich dzieci urodziły się w Irlandii, takich szkół polskich obecnie w Irlandii jest 5. I to są naprawdę duże szkoły, po kilkaset dzieci. Czasem oferują one naukę dla części dzieci w sobotę, dla części dzieci w niedzielę, więc niemalże w systemie zmianowym. No i ich największą atrakcyjnością jest to, że są prawie bezpłatne. Natomiast drugą część tej galaktyki szkolnej w Irlandii stanowią szkoły zakładane oddolnie przez Polaków, albo w formie społecznej jakichś stowarzyszeń, albo przybierają one formę po prostu firm, tak, zarejestrowanych jako działalność gospodarcza. Takie szkoły są zakładane czasem przez osoby, które są z zawodu nauczycielkami i miały to doświadczenie pracy w edukacji przed emigracją, a czasem są zakładane przez rodziców po prostu z tej potrzeby zorganizowania się, zorganizowania nauki języka polskiego dla swoich dzieci lokalnie. Większość szkół prowadzi zajęcia w soboty, korzystając z pomieszczeń wynajmowanych od irlandzkich szkół. Natomiast ciekawostką są też szkoły, spotkałyśmy się z tym w rejonie wokół Cork, gdzie zajęcia odbywają się w tygodniu, w jedno popołudnie, więc naprawdę bardzo skromny wymiar czasowy, jedno popołudniowe spotkanie w tygodniu, żeby chociaż trochę utrzymać tego kontaktu dzieci z edukacją, z językiem polskim, historią, kulturą polską w takiej formie szkolnej, nie, trochę może bardziej rozbudowanej niż można to przekazywać w rodzinie. Więc te szkoły są bardzo małe, opierają się na składkach rodziców, które mają pozwolić na sfinansowanie działalności szkoły. Nawet tam, gdzie szkoły są firmą, to nie jest to firma, której głównym celem jest zysk, a osoby prowadzące ją często tak czy inaczej muszą mieć inną, zwykłą pracę, z której żyją. Natomiast wpłaty rodziców po prostu służą finansowaniu oferty szkoły, tak żeby była ona jak najbardziej atrakcyjna. Ciekawe jest również to, że te prywatne szkoły starają się zaoferować szerszy zakres przedmiotów niż to, co przewiduje nasze ministerstwo, a więc nie tylko uczyć języka, historii, kultury polskiej, ale także oferować te przedmioty, które dzieci mają w swojej szkole irlandzkiej na co dzień, ale w języku polskim, czyli chemię, matematykę. Są to niezwykle według nauczycieli atrakcyjne zajęcia, przyciągające dzieci do szkoły, zwłaszcza pozwalające utrzymać uwagę tych dzieci trochę starszych. Dlatego, że dużym problemem dla szkół polonijnych jest to, że po tych kilku pierwszych latach, kiedy dziecko trochę chwyci polskiego, nauczy się pisać po polsku, wiele rodzin przestaje być zainteresowanych kontynuacją nauki i
inwestowaniu czasu, czasu wolnego, zwykle sobotniego, w to, żeby dziecko siedziało w tej szkole. Także te szkoły, które są oparte na działalności rodziców, no trzeba przyznać, że nie jest to zbyt stabilne. Jeżeli w małej społeczności lokalnej kilka rodzin wyjedzie z takiej społeczności, to już może oznaczać to, że szkoła przestaje mieć rację bytu, bo jest za mało chętnych, żeby ją utrzymać. To był właśnie ten taki sygnał kryzysowy, o którym opowiadali nam badani w 2019 roku, że dużo osób wyjeżdża i nie wiadomo, ile dzieci będzie. Liczba dzieci w szkole lokalnej zmienia się z września do stycznia, potrafi spaść. Także nauczyciele, którzy są wolontariuszami, czasem wyjeżdżają i no, szkoła traci kadrę. Więc jest to mocno niestabilne, co najpełniej okazało się w trakcie COVID-u. Wtedy, kiedy dodatkowym utrudnieniem była niemożliwość spotykania się w szkołach irlandzkich i trzeba było przejść na naukę online, no to taka nauka polskiego online bez aspektu integracji, zabawy z rówieśnikami mówiącymi po polsku stała się jeszcze mniej atrakcyjna, więc niektóre szkoły zamknęły się, a przynajmniej zawiesiły działalność w trakcie pandemii. Niektórym udało się odnowić ją po roku przerwy, ale no widać, że ten sektor bardzo odczuł kryzys związany z COVID-em. Magda? Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz a propos w ogóle struktury organizacyjnej Polonii Irlandzkiej, bo musimy zauważyć, to jest taka bardzo specyficzna cecha w ogóle i tego kraju, i społeczności polskiej w Irlandii, że tak naprawdę ona tworzyła się od podstaw właściwie od tego 2004 roku, czyli od tej fali emigracji akcesyjnej. Wcześniej oczywiście też była tam, ale bardzo wąska, bardzo nieliczna grupa Polaków. Chodzi mi o to, że te organizacje, które tam powstały, czy szkoły, które tam powstały, nie miały tak naprawdę bazy, nie mogły czerpać doświadczeń z tych, powiedzmy, starszych organizacji, czy starszych szkół, które już tam istniały, jak chociażby miało to miejsce, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, tylko tak naprawdę budowały siebie, swój pomysł na siebie od samego początku, jakby od podstaw. I to jest, wydaje mi się, coś, z czego myślę, że naprawdę powinniśmy być dumni, jeżeli chodzi o grupę Polaków w Irlandii, że oni fantastycznie sobie z tym wyzwaniem poradzili, bo te organizacje, które tam powstały, całkiem liczne, naprawdę widoczne, ze świetnymi pomysłami na swoją działalność i nawet pandemia, która mogłaby, jak w przypadku szkół, okazała się taka dość trudnym czasem dla tych osób, które te szkoły organizowały. Wydaje mi się, że w przypadku organizacji polskich, polonijnych tam okazało się takim bardzo owocnym czasem, bo ci liderzy musieli tak naprawdę przemyśleć też swój pomysł na tę organizację, musieli wyjść poza takie typowe pomysły na spotkania, które zazwyczaj wtedy odbywały się na żywo, czyli tak naprawdę dotyczyły ograniczonej liczby osób, które mieszkały gdzieś tam w pobliżu, a pandemia pokazała chociażby te możliwości związane ze spotykaniem się jakby w internecie, na to, że ta organizacja może też zaistnieć w dużo szerszym kręgu niż tylko te osoby, które fizycznie są na przykład w danym mieście. Słuchajcie, rozmawiamy o Polakach w Irlandii, ale także dla samej Irlandii przyjazd Polaków i nie tylko Polaków, innych nowych przybyszy z krajów Europy Środkowej, ale nie tylko, bo tam są już ludzie z wielu krajów świata, no oznaczał wielką zmianę, tak? Irlandia stała się krajem imigracji. Zawsze była krajem, z którego ludzie emigrowali. I chyba dobrze sobie poradziła, jeśli chodzi o politykę w tym zakresie, jeśli chodzi o politykę integracyjną. Więc chyba warto, żebyśmy powiedzieli, jak ta polityka integracyjna Irlandii wygląda i czego my jako Polska, która teraz staje się krajem imigracji, możemy się nauczyć. Ja bym powiedziała, że Irlandia byłaby dla nas naprawdę dobrym przykładem tworzenia polityki integracyjnej. Można tylko zaznaczyć, że Irlandia jest w pierwszej dziesiątce krajów, które zostały ocenione najwyżej w tak zwanym indeksie polityki integracyjnej, Migrant Integration Policy Index, tak zwany MIPEX. I tą pozycję utrzymuje właściwie od wielu lat. Ten indeks polega na tym, mówiąc krótko, że oceniane są określone wymiary dotyczące praw przyznawanych dla cudzoziemców, ale również takiej kompleksowości polityki integracyjnej. I w przypadku Irlandii najwyżej została oceniona właśnie rozwiązania dotyczące chociażby partycypacji politycznej, ale także działań antydyskryminacyjnych, czy dostępu do opieki zdrowotnej i naturalizacji. Więc wydaje mi się, że takimi cechami polityki integracyjnej Irlandii, które wydają się ciekawe i skuteczne i mogłyby być pewnym wzorcem dla nas, to przede wszystkim dotyczy silnego sektora organizacji pozarządowych, który jest tak mocną stroną wspierania procesu integracyjnego cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Irlandii. Chodzi o to, że państwo
tworzy i publikuje regularnie strategię integracyjną migrantów, czyli tak naprawdę każdy może się odwołać do dokumentu, gdzie są opisane idee, które za polityką integracyjną stoją, ale również rozwiązania prawno-polityczne, które tą politykę tworzą. To, co wydaje mi się też jest najważniejsze, to jest to, że brak w Irlandii jest takiej otwartej antyimigracyjnej retoryki w sferze politycznej. Istnieje taka niepisana reguła, że partie polityczne po prostu omijają temat imigracji w kampaniach wyborczych i to oznacza, że nie nakręca się jakakolwiek antyimigracyjna, oczywiście w takiej szerszej debacie politycznej i publicznej, kampania antyimigracyjna. Wydaje mi się, że to jest pokłosie tego, jak silna jest pamięć wśród społeczeństwa, wśród polityków irlandzkich, związana z tym, że Irlandia przez wiele wieków była krajem imigracyjnym i ta historia emigracji, czy tak naprawdę doświadczenie bycia imigrantem w innym kraju, w takiej pamięci rodzinnej, indywidualnej jest bardzo silna. I to powoduje też duże bardziej otwarcie społeczeństwa irlandzkiego na przyjmowanie, czy to uchodźców, czy migrantów do tego kraju. Ideą, która jakby stoi przy budowaniu polityki integracyjnej w Irlandii, jest tak zwana idea mainstreamingu, co oznacza, że imigranci są od początku traktowani jako integralna część społeczeństwa. Nie przewiduje się tam specjalnych uprawnień czy specjalnych programów, które są adresowane tylko do tej grupy. Po prostu oni są częścią społeczeństwa i mają prawo korzystać z tych praw i możliwości, jakie mają też inni mieszkańcy wyspy. Więc wszystkie działania integracyjne skierowane są po prostu do wszystkich mieszkańców, a nie specjalnie do określonych grup, na przykład do imigrantów. I wydaje się, że to jest naprawdę sukces tej polityki, że Irlandia może być traktowana jako wzór dobrej polityki integracyjnej. Jeśli mogłabym zilustrować na przykładzie nauki różnych języków obcych w systemie oświaty irlandzkiej, jak to działa w praktyce. Nie wyróżnia się tak bardzo dzieci imigranckich, dzieci cudzoziemskich, dając im jakieś specjalne prawo do osobnych lekcji ich języka, czy osobnych klas integracyjnych, ale bazuje się na tym, że Irlandia sama w sobie jest wielojęzyczna. Mianowicie jest krajem, który bardzo dba o swoje korzenie, o język irlandzki, mimo że mało osób tym językiem mówi. Te regiony, w których takich osób jest trochę więcej, są pod szczególną ochroną. I także irlandzkie dzieci muszą się tego języka jako drugiego w szkole uczyć. Więc jakby ta idea dwujęzyczności, która nie jest standardem, ale jest jakimś tam marzeniem czy ideałem będącym częścią irlandzkiej tożsamości, jest już wpisana w ten system. I teraz przyjeżdżają dzieci imigranckie, które również są dwujęzyczne, czy chcemy, żeby były dwujęzyczne, to znaczy oprócz języka angielskiego, który jest językiem standardowym, którym posługują się ludzie w tym kraju i którego dzieci w tamtejszych szkołach uczą, dzieci te mają swój język pochodzenia, język rodziców. I traktowanie tego języka, dwujęzyczności tych dzieci jest w pewnym sensie podobne jak traktowanie dwujęzyczności dzieci irlandzkich. Dwujęzyczność to jest pewien atut, to jest jakaś dodatkowa moc, to jest kompetencja, którą mają dzieci, którą stara się w szkole afirmować, ćwiczyć. Od 2017 roku bodajże jest w oświacie irlandzkiej wdrożona strategia właśnie wzmacniania kompetencji w zakresie języków obcych, zwana Languages Connect, czyli języki łączą, w ramach której dużo uwagi się poświęca po prostu promowaniu znajomości różnych języków, dwujęzyczności, wielojęzyczności. W ten sposób różnorodność językowa jest czymś, co łączy. Łączy wszystkich, także rodowitych Irlandczyków, a nie czymś, co się tworzy obok specjalnie dla cudzoziemców i co jakby podkreślałoby ich oddzielenie od reszty społeczeństwa. Myślę, że to jest fajny przykład i w innych sferach też podobnie jest to wdrażane, jako coś, co łączy. Czyli powiedzmy to wprost, jeśli Polak chce się uczyć polskiego w irlandzkiej szkole, to może. Może, acz nie musi. To jest ten inny status dzieci cudzoziemskich, że one irlandzkiego nie muszą. Natomiast irlandzkie dzieci również stara się wychować w dwujęzyczności. W tym sensie dzieci cudzoziemskie i dzieci rodzime mają podobne doświadczenie. Chodziło mi też o język polski, tak? Bo on też wchodzi do irlandzkich szkół jako możliwy do wyboru. Tak, wchodzi jako możliwy do wyboru. Jest to przedmiot, który można wybrać na maturze.
Więc tutaj dzieci pochodzenia polskiego, które się polskiego uczyły, mają tutaj możliwość no, zabłyśnięcia na tym przedmiocie, ale nie jest to też tak, że wystarczy znać polski z domu, z rodzinnego stołu, żeby dobrze zdać ten egzamin maturalny. On wymaga jednak przygotowania. Co ciekawe natomiast, język polski pojawia się też jako taki przedmiot, który mogą sobie wybrać uczniowie irlandzkich szkół średnich, jako taki język obcy od podstaw. I nauczyciele, którzy swoje doświadczenie zdobyli ucząc dzieci polskie, polonijne, wchodzą też w irlandzkie szkoły i tam realizują zajęcia polskiego dla początkujących, w których mogą uczestniczyć po prostu irlandzkie dzieciaki zainteresowane kulturą swoich kolegów. Mogą się nauczyć przywitać, mogą się nauczyć coś o jakichś polskich piosenkach, nauczyć się jak pójść kupić pączka w polskim sklepie w tłusty czwartek i w ten sposób jakby też zaznajomić się z kulturą osób, które żyją wśród nich. To jest faktycznie doświadczenie, z którego Polska w obecnej sytuacji może wiele czerpać. No niektóre rzeczy typu nieupolitycznianie debaty o migracjach chyba już się nie udały, ale inne się mogą udać. Ja muszę powiedzieć, że temat, który mnie szczególnie interesował, to jest to, czego się Polska uczy jako społeczeństwo od Irlandii za pośrednictwem tych osób, które do Polski wracają, albo nawet nie wracają, ale mają regularne kontakty. I to, że taka nauka zachodzi, jest dla mnie dosyć oczywiste, bo znalazłam sporo takich osób, które wróciły z Irlandii i są bardzo zaangażowane, szczególnie społecznie w Polsce, tworząc, nie wiem, festiwal kulturalny, czy tworząc lokalną organizację, które świadomie mówią o tym, że zobaczyły w Irlandii pewne rzeczy, które im się spodobały, na przykład bliskość polityków i obywateli, tak, to, że można iść do pubu i pogadać ze swoim lokalnym reprezentantem i próbują to przeszczepiać na polski grunt. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest tolerancja wobec mniejszości etnicznych, seksualnych, wszelkich. Więc są takie osoby i takie miejsca w Polsce. Fundacja Folkowisko na Wschodzie, którą stworzył Marcin Piotrowski, który wrócił z Irlandii, czy Stowarzyszenie Przyjazne Kielce, którego twórca Arkadiusz Stawicki też wrócił z Irlandii. Które to osoby i które to organizacje trochę próbują przeszczepiać na polski grunt, czego się nauczyły i co uznały za pozytywne w Irlandii. Więc myślę, że to będzie też szczególnie ciekawy temat w miarę, kiedy tych osób mających doświadczenia społeczne, polityczne w Irlandii będzie coraz więcej i być może nie tylko te powracające, ale też będące w Irlandii, ale na przykład wiem, organizujące festiwal Polska RF w Irlandii i jednocześnie w Polsce w Rudzie Śląskiej, jak robi Wojtek Kostka, te osoby będą wpływać na polską rzeczywistość. Musimy się powoli zbliżać do końca, więc moje ostatnie pytanie dla was. Gdybyście zechciały przewidzieć, jak będzie wyglądał rozwój tej polskiej społeczności w Irlandii i też jak powinna wyglądać polska polityka wobec tej diaspory, tak żeby to było z korzyścią i dla tej społeczności, i dla Polski. Ja może zacznę od tego drugiego pytania, a oddam Weronice to dotyczące przyszłości Polaków w Irlandii, czyli polska polityka wobec polskiej diaspory. To nie jest łatwy temat, muszę przyznać, szczególnie w ostatnim czasie, więc może powiem, jaka powinna być, a jaka niestety nie jest. Bo z jednej strony ta polityka wobec diaspory powinna być długofalowa i stabilna w tym sensie politycznym i w sensie kontentu, w sensie treści. I choć z jednej strony jest pewien konsensus ponadpartyjny, ponadrządowy, w tym sensie, że każdy kolejny rząd ma bardzo podobne priorytety w prowadzeniu polityki wobec diaspory. Mówię tutaj o priorytecie związanych z rozwojem systemu edukacji polskiej za granicą, dostępu do kultury polskiej, czy wspierania organizacji polskich i polonijnych. Ale oczywiście o tym, jak to robić i kogo wspierać, to już jest każda instytucja i każdy minister odpowiedzialny ma swoje własne pomysły. Wydaje mi się, że największą słabością polskiej polityki wobec diaspory w ostatnich latach jest niestabilność instytucjonalna. W ostatnich latach ta polityka wobec diaspory przechodziła od Senatu do MSZ-u, z MSZ-u do Senatu i obecnie jest ona przy premierze, w kancelarii premiera Rady Ministrów. I to na pewno nie służy w pewien sposób długofalowemu myśleniu o tym, jak wspierać polską diasporę i polskich migrantów za granicą. Więc wydaje mi się, że z jednej strony jest na przykład plus dotyczący zwiększenia budżetu Polski na działania dotyczące
adresowane do Polonii, Polaków za granicą, ale zdecydowanie przejrzystość już wydawania tych środków, a przede wszystkim tak naprawdę pewnego rodzaju niestabilność dotycząca, kto faktycznie tą polityką migracyjną chociażby w przyszłym rządzie będzie zajmował, znaczy w których z tych instytucji ta polityka się znajdzie, to też jest znak zapytania, więc to na pewno nie sprzyja tej stabilności, tego długofalowemu myśleniu o projektowaniu tej polityki w przyszłości. Weronika, pytanie, czy zawsze już będzie Polonia w Irlandii i jak ona będzie wyglądać? Bardzo trudno to powiedzieć i to zależy od tego, na co zdecydują się osoby, które tam mieszkają i czy będą tą polskość podtrzymywać. Myślę, że fajnym wskaźnikiem jest to, co w ostatnich właśnie wynikach spisowych Irlandczycy wykazali. Ponad 120 tysięcy osób mieszkających w Irlandii mówi w domu w języku polskim, oprócz angielskiego. Wśród nich ponad 40 tysięcy to są osoby z irlandzkim obywatelstwem. Więc jakby polskość staje się elementem życia w Irlandii. Są dzieci, które się wychowują tak właśnie dwujęzycznie, polsko-irlandzko i mają obydwa te elementy swojej tożsamości. I teraz pytanie, czy polskie organizacje, polskie rodziny, społeczności lokalne będą tę polskość podtrzymywać jako taki dodatkowy atut, którym ci młodzi ludzie będą zainteresowani i który będą wdrażać potem w swoim dorosłym życiu, który będzie ich atutem zawodowym, kierunkiem edukacji, czymś, czego będą dumni i co będą realizować mieszkając w Irlandii jako irlandzcy obywatele, ale w jakiś sposób pozostając w kontakcie z Polską i polskością. Inną wizją jest ta polskość podtrzymywana na obczyźnie do czasu powrotu do Polski. Jak już wspominałam, ubyło 20 tysięcy Polaków z Irlandii. Pytanie, gdzie oni się podzieli? Może wrócili do Polski. Z punktu widzenia szkół polonijnych w Irlandii, jeżeli szkołę trzeba zamknąć, bo wszystkie rodziny z nią związane wróciły do Polski, to jest to właściwie sukces tej szkoły, a nie koniec i porażka, tak? Dzieci uczyły się polskiego podczas mieszkania za granicą po to, żeby móc potem płynnie wejść w polską szkołę w kraju pochodzenia, więc taka ścieżka rodzin, które mieszkały w Irlandii, też jest możliwa i, no i wówczas można się zastanowić nad tym, o czym mówiłaś, Dominiko, czego nauczyli się w Irlandii, co mogą wdrożyć w Polsce. Natomiast pewną stratą by było to, gdyby polskie korzenie rozmywały się w Irlandii, nie stawały się żadnym atutem tych osób, po prostu poświęcałyby one się zwykłej pracy, asymilacji, bez zastanawiania się nad swoimi korzeniami. No i wówczas to jest ich osobisty wybór, natomiast nie będzie można mówić o jakimś tam utrwalaniu się społeczności polskiej, jej aktywności. Nie będzie kształtował się osobny polski głos w Irlandii, który wyrażałby jakoś nasze interesy, a także z punktu widzenia nas w Polsce stracilibyśmy sojusznika w jednym z krajów unijnych. Myślę, że jednak warto zadbać o to, żeby ten polski głos tam w Irlandii nadal był. I to będzie nasza puenta. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszamy do czytania naszej książki, którą w wersji cyfrowej można pobrać w otwartym dostępie za darmo ze strony wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy też Państwa do słuchania innych odcinków Migrostacji, których w sumie jest już kilkanaście, a niebawem będą kolejne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To był podcast Migrostacja, przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Justyną Gotz Sounds and Stories. Realizacja tego odcinka jest możliwa dzięki środkom z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt Ekspertyza Migracyjna w czasie kryzysu. Popularyzacja wiedzy.